To nie jest prawda, że wiele dróg prowadzi do Boga. To nie jest prawda, to jest zwykłe kłamstwo. To jest kłamstwo, którym diabeł mami wielu ludzi. Ja kiedyś wierzyłam w to, że jest wiele dróg do Boga. Byłam upaprana w okultyzmie, byłam upaprana w New Age, dlatego że znałam to z mojego domu. Mój ojciec był zaangażowany w okultyzm bardzo głęboko i on miał, ja wiedziałam, że jest moc, bo ja wiedziałam, co on robi. On robił rzeczy, które były ewidentnie spoza świata fizycznego. To były rzeczy, które były ewidentnie spoza tego świata, który widzą fizyczne oczy. I ja w to wchodziłam, to mnie fascynowało, mnie zawsze fascynowała moc. Tylko że to była ta zła strona mocy. To była ta moc, która była destrukcyjna, która niszczyła, która doprowadziła mnie do depresji, która doprowadziła do tego, że jako mała dziewczynka miałam myśli samobójcze. Jak było mi tak źle, że już nie mogłam wytrzymać, to pocieszałam się, że w razie czego mogę zawsze wyskoczyć przez okno. Jako młoda dziewczyna miałam takie myśli. I zajęło mi całe lata, żeby spotkać tego, który jedynie jest prawdą. Potem było liceum, potem były studia, potem było chlanie na umór, żeby zapomnieć na chwilę o nędzy tej egzystencji. Zawsze sobie zadawałam pytanie, po co ja w ogóle istnieję? Czy jest jakiś prawdziwy cel i sens? Bo ludzie mają różne cele, ale to są tak naprawdę cele bardzo, bardzo przyziemne albo krótkodystansowe. Nawet jeżeli ludzie mają cel, by mieć rodzinę, by mieć dzieci, to potomstwo, kiedy dorośnie, będzie miało ten sam cel, mieć dzieci, zreprodukować się, a potem umrze. I kolejne po to kolejne tak samo, więc to również nie jest żaden cel prawdziwy. To nie jest żaden cel doniosły. To jest po prostu cel, który jest związany z biologią, przedłużenie gatunku, nic ponadto. I mnie to po prostu przerażało, że ja nie widzę nigdzie sensu, że cokolwiek, gdziekolwiek nie spojrzę, to tam jest po prostu beznadzieja. I skracając tę historię, poznałam ludzi, którzy powiedzieli mi o żywym Bogu, o tym, że Bóg nie jest jakimś nudziarzem z ciemnego kościoła, tylko to jest Bóg, który tak ukochał człowieka, że chce z nim mieć intymną relację. To jest Bóg, który jest zainteresowany człowiekiem. To nie jest jakiś mroczny sędzia, który tylko wytyka palcami błędy, że to jest kochający Bóg, w którego obecności jest cudownie, że to jest Bóg, który jest światłością. Tylko że ten Bóg ma jeszcze jeden atrybut. On jest święty. On jest święty i czysty i nie może mieć społeczności z brudem i z grzechem. Dlatego do Niego prowadzi tylko jedna droga. Jedna, jedyna droga. Nie tysiąc dróg. Jedna droga. Tą drogą jest Jezus. Ten, który stał się człowiekiem, ten, który żył bezgrzesznym życiem, ten, który złożył siebie w ofierze za ciebie, za mnie, ten, który zmartwychwstał i pokonał śmierć. I tego, krew tego Jezusa może cię obmyć z twoich grzechów. Nic innego ci nie pomoże. Nie ma alternatywy. Jeśli ktoś ci wciskał, że jest alternatywa, to cię okrutnie okłamał. Nie ma alternatywy. Tylko krew Chrystusa jest w stanie cię zbawić. Tylko krew z Chrystusa może spowodować, że w wieczności będziesz z Bogiem. I ja oddałam temu Jezusowi życie i to był moment, gdy wszystko się zmieniło. Ja zobaczyłam, że ten potężny Bóg to jest Bóg mocy, to jest Bóg mocy, który jest dla mnie dostępny. Że to ta moc, którą się fascynowałam jako młoda dziewczyna, to była ściema diabelska, cuchnąca i żenująca. Ja zobaczyłam, że ten Bóg, cudowny Bóg, który mnie kocha, który jest światłością, jest pełen mocy. I gdy się nawróciłam do Niego, gdy oddałam Mu swoje życie, spłakałam się tak, że się prawie dusiłam od płaczu. Ja wiem, że ja wtedy zostałam uwolniona przynajmniej od kilku demonów.
Czułam się, jakbym ważyła o połowę mniej. Ludzie, świat duchowy jest realny. Świat duchowy jest bardzo realny. Jest bardziej realny, niż ta rzeczywistość fizyczna, którą widzisz. Dlatego, że w Biblii jest napisane, że to, co widzimy, to, co widzą nasze oczy, to są cienie rzeczy przyszłych. To są cienie rzeczy przyszłych. I tutaj, po tej stronie bytu, na tej ziemi, na tym podole, decyduje się, gdzie będziesz spędzać wieczność. Więc nie lekceważ tego, co słyszysz. Bo może to jest ostatni raz, gdy słyszysz Ewangelię. Bo może jutro ciebie już nie będzie. Ja ci życzę, żyj 100 lat, ale może jutro ciebie już nie będzie. W Bogu jest wolność. W Jezusie jest uwolnienie. Ja tej decyzji, którą podjęłam wiele lat temu, nigdy nie żałowałam. Nigdy. I Bóg mnie nigdy nie zawiódł. I zawsze był wierny. I jest wierny do dziś. I wiem, że gdyby teraz tutaj walnęła bomba i zginęlibyśmy wszyscy, to nie wiem, co byłoby z tobą, ale ja byłabym w niebie. Byłabym z moim Bogiem. I ty też tak możesz. Ja powiem ci, co masz zrobić, jeśli chcesz być zbawiony. Uwierz, że Jezus przyszedł na ten świat. Uwierz, że umarł za ciebie i że zmartwychwstał. Przeproś Go, że żyłeś do tej pory bez Niego. Uczyń Go swoim Panem i swoim Zbawicielem. A będziesz zbawiony, bo to się dzieje przez wiarę. Nie jesteś w stanie sobie w żaden sposób zasłużyć na zbawienie. To się dzieje przez wiarę. Musisz przyjąć tę łaskę Bożą, dlatego że to jest niezasłużona przychylność. Nie zasłużyłeś sobie na zbawienie, a możesz je mieć. Nie zasłużyłeś sobie na nie, tak jak ja sobie na nie nie zasłużyłam, ale ja chciałam je mieć. Ja sobie nie zasłużyłam na zbawienie, ale je przyjęłam. Ja je przyjęłam, dlatego że Bóg mi je dał, chociaż na nie nie zasłużyłam. Ty na to nie zasłużyłeś, też możesz mieć zbawienie, tylko musisz się ukorzyć i uznać, że tego potrzebujesz. Musisz się ukorzyć i przyjąć to jako grzesznik, którym teraz jesteś. A kiedy to przyjmiesz, będziesz świętym, któremu zdarzają się jakieś tam pomyłki czasami. Taka jest różnica. Różnica tak naprawdę zasadnicza. I dobrze ci radzę, weź do serca te słowa, które słyszysz ode mnie i od moich przyjaciół, którzy głosili wcześniej, którzy będą jeszcze głosić. Dlatego, że Jezus niedługo wróci na tę ziemię. On wróci na tę ziemię. I to powinien być i dla ciebie. To może być albo moment radosny, gdy wróci twój Zbawiciel, albo to będzie moment straszny, bo będzie wracał twój sędzia. Teraz dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj decydujesz, gdzie spędzisz wieczność. Nie lekceważ tych słów, dlatego że twoja wieczność jest tego warta. Jezus wraca, Jezus wraca. Chciej czekać na Niego z radością, chciej czekać na Niego jako na twojego Zbawiciela, a nie jako na twojego sędziego.